Marek Wnukowski, Maurycy przez sen krzyczy. Słyszeliście, że Maurycy bardzo głośno przez sen krzyczy? Każdej nocy to się zdarza, słychać go aż na ulicy. Co ja mówię, na ulicy? W całej słychać go dzielnicy. Dość go mają już sąsiedzi, dość go mają domownicy. Przez sen rzuca się, coś gada, wierzga i na łóżku siada. Choć go żona przez sen głaszcze, nic to jednak nie pomaga. Już policja przyjeżdżała, straż pożarna wodą lała. Nikt mu pomóc nie potrafi, nawet wróżka, choć też chciała. Przed snem cały się masuje, na stojąco spać próbuje. Na nic, wciąż tak głośno krzyczy, aż piżama mu się pruje. Do doktora poszedł. Panie, zrób coś, zanim coś się stanie. Ja już nad tym nie panuję. Spać się boję na tapczanie. Krzywdę sobie zrobić mogę. Uszkodziłem już raz nogę. Chyba coś mi się przyśniło? Przez sen spadłem na podłogę. Przed Maurycym lekarz siada. Ciężko wzdycha i tak gada. Musisz zawód szybko zmienić. Taka oto moja rada. Zmienił zawód więc Maurycy. Teraz już przez sen nie krzyczy. Że grabarzem był przed laty, chyba nie wie nikt w dzielnicy. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.